Chciałam się zapytać, czy już mam skonać, czy trochę dalej? Drodzy powroty, Kalinka, jeszcze wytrzymaj. A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Zapraszam Cię na krótką historię o wytrwałości, pokonywaniu własnych ograniczeń, przyjaźni, osiele grupy oraz matkę wariatkę. A kamerzystę pozdrawiam, że stoimy. Tego dnia wspinaliśmy się na Płoninę Caryńską. Niektórzy zawędrowali tu po raz pierwszy. Przejście tego szlaku wymaga wysiłku. I tu zaczyna się nasza opowieść o tym, jak można piąć się w górę mimo wielu ograniczeń, a także o tym, czym jest prawdziwa integracja. Euforia i duma mieszały się ze zmęczeniem. Niektórzy musieli sobie uciąć nawet krótką drzemkę. Hardy ducha naszych wędrowców mógłby zastąpić niejednego dorosłego piechura. A tak wyglądają szczęśliwi ludzie. Dzień zakończyliśmy w miejscu, którego nazwa idealnie do nas pasuje. Każdy dostał kluczyk do swojego domku. Otwierasz drzwi i czeka na ciebie taki widok. Zbiegliśmy jeszcze nad brzeg Zalewu Solińskiego, aby tradycji stało się zadość. Czy już wspominałam, że jesteśmy miłośnikami góralskiej nuty przy ognisku? Chłopy wariaty. Wiedzą co dobre. To nie jest. To nie są normalni ludzie po prostu. Hej, nie na kamień. Hej, przeskakuje srocka. Tego chłopca kocham. Tego chłopca kocham. Hej, co ma czorne ocka. Zawodziliśmy w ciemny wieczór, aż zmorzył nas sen. Poranek następnego dnia okazał się być czystą magią. Spakowaliśmy ekwipunek i wyjechaliśmy ku iście traperskiej przygodzie. Kierunek? Kierunek. Jeziorka dusza ptyjskie. Że my nie damy rady naszymi czołgami, no to patrz. Poszłyśmy z dziećmi leśnymi ścieżkami, poprzecinanymi nitką potoku i licznymi wąwozami. Bo po co korzystać z równolegle przebiegającej, ubitej drogi? Za to podziwialiśmy taką perełkę jak ten wodospad. Wędrowanie w terenie to nie tylko test bicepsów matki, ale również takie wzruszające momenty, dbanie o siebie nawzajem. Bo my lubimy się umordować i ubłocić.
idziemy dalej, do celu. Przepiękne jeziorka ukryte w bieszczadzkich lasach. Usiądź i napawaj się tym pięknem. Tylko nie za długo, bo trzeba jeszcze poćwiczyć grę na perkusji, zrobić selfiaczka i zbudować konstrukcję. Uwielbiam moją bandę wariatów. Pozdrawiamy!